Navigator. Half a minute to get. Cześć, witajcie z tej strony Bomber. Jako że ostatnio troszkę bardziej skupiam się na lotnictwie, a wśród komentarzy pojawiały się też takie, gdzie prosiliście, aby podpowiedzieć wam, jakie premki warto jest kupić. Dlatego też dzisiaj przychodzę do was z takim właśnie materiałem. Premek lotniczych jest całkiem sporo. W każdej nacji jest naprawdę kilkanaście bardzo fajnych pojazdów. Dlatego też postanowiłem, iż będziemy sobie iść po nacjach. Dzisiaj zaczniemy od nacji amerykańskiej i tutaj pomówimy sobie o kilku premkach, które mogę wam z czystym sumieniem polecić, a wy po prostu będziecie zadowoleni. Zanim jednak przejdziemy sobie do tej listy, to muszę wam napomknąć, iż samolot jest tylko narzędziem. Więc jeżeli uważacie, że kupicie sobie premkę i już będziecie dobrzy, no to niestety tak to nie działa. Każdym pojazdem po prostu musimy nauczyć się grać, premki nie są wyjątkiem. One dają nam możliwość zdobywania po prostu większej ilości punktów i kasy, ale one nie zmieniają jakoś praw fizyki w War Thunderze i dzięki nim nie będziecie super ekstra graczami. No ale okej, przechodzimy już do listy. Zacznijmy oczywiście od ery pierwszej i znajdźmy jakieś pojazdy, które są fajne, które będą nadawały się do nauki latania i ekspienia, powiedzmy, całej pierwszej ery. Pierwszy z kolei to P-36A Rasmussena. Jakoś super nie będę się zmurzał nad tym pojazdem, powiem tylko, że w grze praktycznie wszystkie P-36 są fajne i ten nie jest jakoś, nie odstaje od nich. Minusem oczywiście tutaj mamy uzbrojenie, bo mamy tylko jedną dwunastkę i jeden karabin małokalibrowy. I to było na tyle, jeżeli chodzi o pojazdy pierwszej ery. Reszty wam nie będę polecał, bo moim zdaniem jest to strata kasy. Era druga, moi drodzy, i w tym momencie was zaskoczę, bo tutaj nie będę wam polecał żadnego pojazdu. What? What the fuck? Pomimo tego, że jednostki, które tam znajdziecie, one nie są tragiczne, są, bym powiedział, średnie, ale moim zdaniem jest to mega marnowanie kasy, z tego względu, że te pojazdy, jak sobie je kupicie, nie będziecie mogli zabrać do walki w różnych eventach. Więc dla mnie jest to zbędny wydatek i nie będę go wam polecał. I tym oto sposobem przechodzimy sobie gładko do ery trzeciej. Tutaj na spokojnie mogę wam polecić trzy pojazdy. Pierwszy, który jest najniżej, bo w tym momencie na 3.7, to A6M2. I z tych trzech pojazdów, o których wspomniałem, uważam go za najsłabszą jednostkę, ale nadal jest to jednostka, która będzie sobie w miarę dobrze radziła. Regularnie pojazd kosztuje 1300 złotych orłów, ale jeżeli jest jakiś event, gdzie pojazdy są przecenione 50%, to możecie go wyłapać za 650 złotych orłów. Także polecam sobie poczekać do noworocznych eventów, do eventów, gdzie są urodziny Gaijina. Zawsze oni w tym okresie przeceniają wszystkie pojazdy na 50%. Także 650 złotych orłów to nie jest naprawdę dużo, a jednostka jest w miarę. Następnym pojazdem, który naprawdę mogę wam polecić, to BF-109F4. I to już jest naprawdę top of the top. Uważam tą maszynkę za świetny wybór. Jeżeli ją kupiliście, to wiecie, że naprawdę wymiata. Ogólnie większość BF-ów w całej grze naprawdę mocno wymiata. Ten nie różni się od pozostałych, więc jeszcze mamy premkę, więc jest naprawdę miodzio. Standardowo pojazd kosztuje 1450 złotych orłów, ale w przecenie 50% możecie go wyłapać za 725 złotych orłów. Także moim zdaniem bardzo dobry zakup. Ostatnim z kolei pojazdem z trzeciej ery, który mogę wam polecić, to oczywiście King Cobra. Nie będę się jakoś bardzo rozwodził nad tym samolotem. Problem jego jest w tym, że możemy go kupić tylko na rynku, a kosztuje całkiem sporo. Także gdyby wam się kiedyś udało dorwać w jakikolwiek sposób, to na pewno będziecie zadowoleni. Ale żeby wydać tyle kasy na samolot, to uważam, że chyba lepiej jest
sobie kupić kilka innych samolotów za złote orły, bo będzie po prostu taniej, no i tych pojazdów będziemy mieli więcej, ale sama jednostka jest ok. A teraz, moi drodzy, era czwarta. I tutaj pewnego rodzaju zaskoczenie, bo pierwszym pojazdem, który wam zaproponuję, jest na 3.7, tak? Czyli dosłownie na tym samym BR-ze co A6M2, a mamy kolejną erę. Także całkiem fajny zakup już pod tym względem. Jednostka kosztuje 2980 złotych orłów. A co to za samolot, spytacie? XA-38 Grizzly. Czemu ta jednostka jest taka ciekawa? Ano dlatego, iż w nosie tego samolotu znajduje się działo kalibru 75 mm, czyli ten sam kaliber co Shermany. Więc jeżeli dodacie sobie 2 plus 2, to w tym momencie ten samolot perfekcyjnie będzie nadawał się do niszczenia celów naziemnych w bitwach naziemnych. Więc dla mnie perfetto. Kolejnym samolotem z ery czwartej to P-51D20NA. Tego pana chyba nie trzeba przedstawiać. Drzewkowe P-51 w wersji D są bardzo dobre. Ten nie jest inny. No i oczywiście to jest premka, także jak najbardziej polecam. Kolejny pojazd, który wam polecam z czystym sumieniem, to AU-1. Jest to wersja Corsera. Niestety możemy go zakupić tylko na rynku, ale gdyby wam się udało dostać ten pojazd, to będziecie naprawdę mega zadowoleni. Także ten pojazd jest naprawdę wartą uwagi premką. Czwartym z kolei pojazdem, który również chcę wam polecić, to F2G. Ten pojazd można było zdobyć przy okazji przepustki bitewnej. Była to główna nagroda jednej z przepustek bitewnych. Powiem szczerze, że mi się udało zdobyć ten pojazd i wow. Jeżeli mam być z wami szczery, no to jest... Jeżeli go określę teraz wybitnym, to nie będzie to jakoś bardzo odbiegało od jego charakterystyki. Świetna jednostka. Na erze czwartej BR-60. A tutaj muszę was zaskoczyć, bo jeżeli wejdziecie sobie na rynek, to on nie kosztuje jakoś super dużo. Z tego co pamiętam, to tutaj cena kręciła się w okolicy 20 gaijin końców. Także za tą jednostkę na spokojnie, ta cena moim zdaniem nie jest duża. Warto jest tą jednostkę sobie zakupić. Piąty z kolei samolotem, który wam polecę, to A2D-1. Samolot naprawdę przyjemny, jednak jego główną rolą na polu walki to walka z pojazdami naziemnymi. Jednostka ta naprawdę zabiera bardzo dużo uzbrojenia, także dzięki temu nie będziecie często wracać do bazy, aby się przeładować. Na tą chwilę samolot kosztuje 6900 złotych orłów. W trakcie eventów możecie go wyłapać za około 3450, co myślę nie jest jakoś ekstra wysoką ceną. No i w tym momencie mamy erę piątą. Tutaj jest naprawdę biednie, bo tak naprawdę jest dostępnych tutaj 3 samoloty. Jeden jest widywany tylko w trakcie eventu, a 2 widzimy na co dzień. I niestety wszystkie 3 określiłbym mianem średniaków. No, może przynajmniej 2. Jeden jest ok, F-86 jest w miarę dobrą maszyną. Jej problem będzie polegał na tym, iż często będzie was rzucać na naprawdę mocnych zawodników. Będzie to wynikało po prostu z matchmakingu. Dlatego też erę piątą tutaj nie będę wam polecał żadnego pojazdu, aby nie szargać waszych nerwów. Na sam koniec era szósta, siódma, no i niebawem coś się pojawi pewnie w ósmej, ale na tą chwilę mamy tylko szóstą i siódmą. Jeżeli chodzi o wszystkie pojazdy, to tutaj każdy z nich będzie kosztował naprawdę dużo. Może poza F4D, który jest średni i dajcie sobie spokój z tym pojazdem. Jeżeli macie dużo kasy, no to tak naprawdę każdą jednostkę, którą tutaj widzicie, jeżeli sobie ją kupicie, no to będziecie zadowoleni. Pamiętajcie tylko, że jetami gra się całkowicie inaczej. Jeżeli po prostu kupicie sobie teraz jeta i pomyślicie, ok, będę sobie już latał, no to nie. Dosłownie jakbyście się musieli zacząć uczyć tej gry na nowo w jetach.
I to prawie byłoby na tyle, jeżeli chodzi o te drzewkowe pojazdy, o te rynkowe pojazdy. Oczywiście możemy tutaj jeszcze dodać kilka pojazdów, które będą pojawiały się w trakcie eventów. Przykładowo P47 Ułanowskiego. Dla nas Polaków jest to po pierwsze bardzo dobry samolot, ma świetny payload, no a oprócz tego jeszcze oznakowania polskie, także jeżeli on najczęściej pojawia się w Dzień Niepodległości, więc jeżeli on się pojawi, to z czystym sumieniem również mogę Wam go polecić. I to by było na tyle, moi drodzy. Dzięki, że byliście. Dajcie znać w komentarzach, które pojazdy Waszym zdaniem są przyjemne, jeżeli chodzi o premki. Być może macie jeszcze jakieś typy, które ja gdzieś tu pominąłem, zapomniałem. A teraz już się z Wami żegnam. Dzięki, że byliście. Trzymajcie się. Cześć!